dzień dobry, powitać, powitać. Poniedziałkowy dzień. No. Weekend się skończył. Elegancko, robota jest inna i ten. Jedziemy zdejmować, ładować i wyjeżdżamy z Hamburga. No. Wczoraj się ogarnęło się. Z kolegą jeszcze się po browarku wypiło. No, więc całkiem spoko. Padł zauroczony. Tak co podobał, kurde, Michała, że ja nie mogę. Szok. Byłem w szoku. No ale. Trudno. Ale zadowolony. Najważniejsze, że zadowolony był fan. Poczekajcie, to jeszcze tego nie kasujemy. To jeszcze mamy dzisiaj ostatni dzień miesiąca. Września. No. Ostatni dzień września. Dobra. Ile się zrobiło już minut? 9. Dobrze. Jak 9 to 9. Może być. No, tam Michało. Jo. Stał i... A powiem wam taką ciekawostkę, że on był moim kiedyś kierowcą. W mojej firmie jako drugi zarejestrowany. Bo miałem jednego zarejestrowanego, a ten był jako drugi. Tak jakby patrząc, to tutaj większość kolegów to byli moimi kierowcami kiedyś. No. Tak samo jak i Marek. No dobra. Patrzymy, czy się udo. Udało się, jest dobra. Nie wypoziomowałeś się, cholerniku. Po prostu se krzyczysz. Nie masz co robić, to po prostu przypomina się, że coś jest. Dobra, jedziemy na Progeko. Zdać ten kontener na Bukaja, pobrać pełny i jedziemy. Zobacz, 780 km do celu. Oczywiście za Stuttgart, jakby to nie mogło być inaczej. Trzeci raz tam będę jechać przez trasę. Więc porypany. Nic, dali mi to. Miał być reset kabotaży, no ale widać nie było nic. No kurde, no szkoda, bo ta dania to byłaby fajną sprawą. W sobotę tam by się dojechało i fajnie by było, ale nie żałuję tego. Z Michałem się spotkałem, pogadaliśmy, napiliśmy się. No. To jest taka kolej rzecz. Nie było nudy. Wczoraj poszliśmy na spacer, łącznie 10 km, kurde, zrobiliśmy. No, tu poszliśmy tamten i tam na wał. No. Fato się wymęczył, tylko wrócił, to już poszedł spać. Tylko poczekajcie, jak na Progeko, którędy najlepiej pojechać? Tu przez Turasów? Czy pojechać, tak, kurde, no tam jest zamknięty, tam najlepiej tam byłoby koło CMR-a. Pojechać, a jechać tam, no jak na Eurogate'a, to tam się, kurde, zrobi dobre kółko, no nie? A tutaj jest z tej strony, bo i też trasy jest zamknięte, tylko jest one way. Znaczy do pewnego momentu się dojedzie, ale potem to już jest one way. I tylko właśnie z portu można wjechać tutaj na Georga. A tu, tędy, nie, o, idzie na też trasę, albo tędy, kurde. Kurde, zacząłeś znowu piszczeć. No. Więc chyba się pojedzie przez ten. Tak mi się wydaje, przez Turasów. Tylko pytanie, czy tam będzie możliwość, że tak powiedzmy, w
klejenia się, no ale chyba będzie. No dobra. No to będziemy to zdać. I tyle. Załadowany w 10 minut, powiem wam, że jestem w szoku. A mimo tego, że tutaj obok stał. A ten, kurde, dobry kierowca. Chciał się tutaj wpierdzielić. Tu. Gdzie to w ogóle... Szacun by był, jakby tam wjechał, no nie? Nie wiem, kurde, co jemu się, powiedzmy, wymyśliło. Nie wiem, całe szczęście, kurde, bo deblade. Leciutkawy ten kontenerek. A, miałem jeszcze, kurde, go tam wypoziomować go trochę. Ale kurde, no. Kurde, kurde, będę tak mówić, no. Jestem wielce zadowolony, nie powiem. No. Obstawiam, że tego ładunku jest około 5-6 ton. Max. A to zaraz się zobaczy, ile ten tonów ma ten kontener, ale on tak położył bardzo leciutko. Mówię, no już mi oczka się zasieciły. No. Wszystko całkiem sprawnie poszło, bo zobaczcie, jest 10.11, a ja zacząłem o równej 9 godzinie. Z Progeco, jest tutaj przejazdem do tutaj. No, powiem wam, jestem naprawdę zadowolony. A, miałem tutaj to zdjąć, bo już wyglądam jak nie wiem. A to dlatego, że przy większych deszczach, no niestety, coś mają te Fordy, że przecieka. Czy nie, u Dawida to może nie, ale u mnie i u Marka, o. To cieknie. Cieknie, ale też słyszałem, że u niektórych też tak jest, że jeden tak mówił, że tam 10 sztuk, tam parę coś tam leci właśnie, no ale... Kurde, tu dachy stopiące to też, ale to tam to raczej bardziej skraplało się po nocce, to tutaj ta lampeczka właśnie jechałaś i na głowę ci krapało, nie? Z tego... Dobrze, dobrze. Czy to powiedzmy palnie dobrze. Można jechać. CMR wszystko wypisane. Dawid coś pisze. 790 km. Kurde, dwa dni. Macie kurde. Dobra, muszę odebrać. Keep your energy right. This is not some expert advice, but certain shit you gotta value and protect with your life. Check the calendar, no room for acting extra tonight. I ain't preaching, I'm just shedding some light. Got a homie at the crib, he ate the way that he live. Cause his family take from him, he just give and he give. He had to cut him off, move, shit, he did what he did. I don't blame him for the way that he slid. Dzień dobry, dzień dobry. Powiem wam szczerze, że jednak lubiłem te nocne jazdy. Z tego względu, że parking był normalnie. A przyjechałem tutaj, która to była? Czekajcie, 10? 10, no. Coś ten decem? I naprawdę, nie było gdzie się zatrzymać. Się zatrzymałem w takim miejscu. Tu ciężarówka stała. Odległości powiedzmy tyle. Wrzucę zdjęcia i ja to też zdjęcia zrobiłem po to. Tutaj to raczej... Ciężko by miała ciężarówka przyjechać, ale tam widziałem, że raczej przyjechała, no bo to innej opcji nie ma, bo tam jednej nie ma, chyba nie ma, no to jakoś tutaj przyjechała, tak się zatrzymałem po to, żeby nie blokować kolegów, no nie? No i czekajcie, jest tutaj włączone, jest włączone. I powiem, kurde, jakby ten koleś zatrzymał się do tamtej linii, to byśmy we dwóch się po prostu zmieścili. No, ale też po to zdjęcie porobiłem w razie W, wiecie, stłuczka parkingowa, przecierka, takie różne rzeczy, no nie? Tego nie było, jak się zatrzymywało 14 czy 16. Nie było. A czy może o 14 jeszcze się nie zatrzymałem, bo zawsze
pauzę wychodziła najwcześniej 3:00. Czyli koło 16:00. Gdzie wtedy jest już walka o woli. Walka na zatrzymywanie się, nie? Ale no cóż. Też wczoraj uruchomiłem 10 i 15. Kurde, wszystko uruchomiłem w poniedziałek. Nie ma co. A jeszcze mam 40 km. Nie wiem, jak ta droga będzie szła. A na 8 mam być. A mi pokazuje, że na 7:43. To lepiej być wcześniej, no nie? Też miałem, poczekajcie. Nie, przez Kassel jakoś to poszło. Ale tutaj przed Stuttgartem nazwę sobie był jakiś wypadek, stłuczka. I tak się właśnie biłem z myślami, czy zrobić 45 przed, czy wjechać tam no w korek. No to oczywiście krótka pauza, 25-minutowa łącznie z nim i ze mną w toalecie. Wyszło 4:25 i już poszło. Ale to tak nie tak za bardzo poszło. Bo i ponieważ i tak był jakieś tam zatwardzenia tak zwane. No ale lepsze to niż w tym korku, no nie? Wstać i człapać się. Naprawdę powoli. Kurde, serio? Znowu coś? Nie może się wyważyć? Znaczy, kurde, wyważyć. Do dołu musiał. No, elegancko. No. Tak właśnie. O, dobra. Pędzimy na ten rozładunek. Jestem ciekaw, co mi dadzą. Bo mówili, że coś jakiegoś króciaka mają na myśli. A nie, ja mam wyższe słowo, dobrze. Więc nie wiem. A ty też tak stanąłeś, że nie na rozpędówce? To trzeba od razu wjeżdżać, co? Co, nie miejsca nie było, kurde? Znaczy, powinno być tam miejsce, bo przecież, jak ja ten na spacer, no to przecież tu prawie już pół parkingu wyjechało, ale może nie w tą rajeczkę, znaczy nie w ten, kurde, nie jakby to powiedzieć, nie w ten pas wjechał, powiedzmy w ten sposób, nie wiem, już się jego sprawa. W sumie też po części nasza, bo jak chcemy wyjechać, rozpędzić się, no to przydałoby się rozpędzić. No, no dobra, jedziemy na ten rozładunek. Ciekawe co i jak to będzie, szybko czy wolno. Mogło być szybko. I to praktycznie też Stuttgart, tylko jak Wiścinka przy Stuttgarcie zdejmujemy ten pusty. I właśnie jestem bardzo ciekaw, co oni tu wymyślą. Bo najlepiej byłoby w środę już uciec z Niemca, bo przecież jest święto w czwartek, no nie? No właśnie, no właśnie, no właśnie. Dobra, wejdziemy. You're my lucky strike. Mały pierdolnik tu jest. Oczywiście. Ten wjeżdża, ten wyjeżdża. I to, i tamto. Jest mały kocioł. Kurde, stary dziadek i taki mały pierdzielony. No ale to jak to się mówi, kto Boga tam zabroni, nie? Dobra, 143 km, niby jakiś wypadek, roboty, kuśwa, wszystko. Wszystko. No, 8:40.
O 8 byłem zameldowany. Jest dobrze, no. Bardzo dobrze. Tylko teraz czekać na kolejne zlecenie. I robić te zlecenia, kilometry, kurde, wszystko razem, proszę Państwa. Proszę Państwa, to nie to i tamto. Jest robota, trzeba ją robić, nie? Dobra, poczekajcie. A, tutaj jakieś jest miejsce. No, kurczę. Lumber. Czyli... Jak to się mówi na to po polsku? Firma, która deski robi, Boże. I różne takie rzeczy. Dobra. Wszystko wysłane, powiedziane. SMS-y na powroty do domu są. A to nie dla mnie. Jeszcze muszę coś właśnie znaleźć dla Macieja, żeby mógł wrócić na tartak. Kurde, miejsce tartakowe, Boże. Jest. Zaciemniony umysł. Może dlatego, że jeszcze rano wcześniej. No, jeszcze muszę coś Maciejowi znaleźć, bo musi wrócić. Wesele ma teraz. I musi wrócić. No, więc najlepiej by było jutro móc coś już złapać na pulsze. Niech dadzą coś krótkiego, tak żebym mógł na, nie wiem, maksymalnie 4 godziny. Czyli powiedzmy coś podobnego do za Hanover, kurde. Boże. Dzwonią. Nie dość, że kontrolent dzwoni, to jeszcze mi słoiki dzwonią. O, pan słoik ze mnie teraz jest. Dobra. Lecimy na ten DB, no. Do DB. Dobra, DB zaliczone. Fajnie, sympatycznie to poszło. Szybko, sprawnie. Taki malutki. Parę miejsc tam, trzy miejsca. Żeby tutaj wjechać, małe rondo. I wyjazd. I to wszystko. I trzy miejsca na, powiedzmy, ogarnięcie tego. Założenie, raczej zakręcenie, zabezpieczenie, sprawdzenie kontenera. Więc załatwiona jedna sprawa, no nie? Dobra, jedziemy do drugiego DB. Kurwa, no jakby nie można było mieć to wszystko w jednym miejscu, no nie? I co jest najlepsze, to jest druga strona, powiedzmy, tego. A druga strona Frankfurtu. Stuttgartu, przepraszam. No, sobie tutaj podłączymy i sprawdzimy, gdzie to jest dokładnie. Poczekajcie, bo tutaj chyba mi już wysłali zlecenie. Zaraz zobaczymy, czy to jest to. Nie, to jest Macieja. A, to ja już mam w sumie. Mam, tylko że to już Macieja wysłali, ale muszę im zadać, zadałem im pytanie, czy mają coś krótszego. Z tego względu. DB World Stuttgart. Z tego względu, że to jest wyjazd gdzieś tak 450 od Hamburga. A żeby zdążyć tutaj wyjechać przed tym całym w sumie niedaleko, 12 km. I to tędy. Kurde, spoko. Myślę, że dalej. Ale sam fakt tego, że to jest inne DB, to jest, kurde, najgorsze. Jakby nie można było mieć tego wszystkiego w jednym miejscu, tylko mają wszystko porozpierdzielane na różnych miejscach, no nie? Nie trąb, kurde. A, tutaj są takie zwyżki. No. Więc to jest tak popierdzielone, wiecie? No to też niby jest DB, tak? Tylko że jak widzicie, DUS.
DUS-a kolejówka. Ponieważ DUS rządzi w Niemczech też. No praktycznie w tych, co byliśmy w miejscach, no to są praktycznie zazwyczaj DUS-y, no nie? DB to jest tak sporadycznie. A, i tutaj jest Porsche. Właśnie, Porsche. Tam widziałem, czy gdzieś tutaj jest Porsche. Tam był taki parking, że tam stały Porsche. Ale zjazd wcześniej, co ja wyjeżdżałem, to właśnie był znak, że do Porsche. Porsche nie na gorsie. Kuźwa. O, kuźwa! Serio? Ja cię pierdzielę, no człowieku, chyba tu jest kurde dwukierunkowa, co? Jezu, ludzie! Wiecie, kontenerom się śpieszy. No, ma to pojęcie. Ma to odpowiednie pojęcie tego, że kuźwa kontenerom się tylko i wyłącznie śpieszy. Co fakt? To fakt. Co racja, to racja. Ale przecież tam w prawo na zameldunku przecież była, powiedzmy, kolejka, więc nie wiem czemu tak. No i oczywiście ten tam tak się pokazał, że czemu nie jedzie? Ja cię pierdzielę. 14 km 24 minuty. No tak słabo, no nie? Ale tu też jest ograniczenie do 60. Tak zauważyłem. Jeszcze jedna sprawa. A, załadunek mam na jutro, a stąd do miejsca załadunku mam niedużo. Wiecie? Niedużo. I jest na jutro. I to idzie potem na Pukaja. CTB. Chyba. Nie. Dobra, do Hamburga. Więc jakbym jutro załadował, to tylko jutro dojadę do Hamburga i finito. Kolejny weekend, powiedzmy. Znaczy weekend, no 24, kurde, no tak bez sensu, znaczy bym nie uruchamiał 24. No ale bez sensu tak stać, no nie? Fajnie by było to już jeszcze dzisiaj, niby do 17 pracują, jest 11. No właśnie, no ile tam do tego miejsca jest, ale dobra. Miejmy nadzieję, że się uda i się zdąży na miejsce załadunku i że będą chętni załadować. Aczkolwiek widziałem, że to jest duża firma, mogą kurde działać. To co awizacja pokaże, no nie? Co to mówi? No. Jest tak bzdurnie. Ale dobra, bądźmy dobrej myśli. Jak się zawsze mówię, że bądźcie dobrej myśli, trzymajcie kciuki, jest wszystko w dupę. Dobra, pędzelęce do tego DB kolejnego. Jest! Jednak to nie było DB, tylko DP. No nic. Ważne, że się udało. Chyba tam jeszcze nie jedzie za mną. Wpiszemy sobie adres. Kopiuj, to jest moje. Chyba moje. Wklej. Dobra. Jak mam jechać? W prawo. I mamy 48 km. Wiecie, że faktycznie, kurczę, tutaj jechałem, o Jezu, 30 minut? W szoku byłem, wiecie? Kurde, co? Zrobiłem anuluj? Play 56, jedź. No. Taki tu jest rozpierdziel. Wszyscy jadą prawie 10-20 km. No powiem wam, że byłem w ciężkim szoku. A wszędzie są zakazy dla ciężarówek. Chyba, że Unliferung. To pozwala na to, że właśnie można przejechać z dostawą albo odbiorem, nie? Ale
co tutaj ta droga, jaki tu jest rozpierdziel, co nawet nie macie pojęcia. Z prawej strony jadą pod prąd. No. Ciekawie. Nie powiem, ale ciekawie. O Jezu. No. Więc 48 km na 12 na 13, więc że tak powiedzmy, jestem dobrej myśli. Mogło być fajnie. Wtedy jeszcze by się trochę odjechało. No sporo by się dojechał, do Hanoweru może bym dojechał. Jutro coś zapakował. Coś na wyjazd z kraju. Może mi dadzą to, co dlatego, dla Maćka, bo oczywiście, nie wiem, jakieś dziwne zamieszanie było, że Kruciak miał wziąć Maciej i potem długi taki 1000 km, no nie do 1000 km. Kurde, i tak się zastanowiłem. Dali mu robotę, powiedziałem, że no kurde, mogliby mieć jakiś krótszy ten... Krótszy jakiś ten... jakąś traskę krótszą. Ale mi tu przypomnieli, że tu i tu i tu, ja myślałem, że to do mnie jest, no nie? Więc mówię, okej, nie ma problemu, fajnie, no nie? No. Ale... poszło nieporozumienie, że to chodziło o Macieja. No. Aczkolwiek im wspominałem, że Maciej musi jutro drugiego wyjechać z kraju. No i teraz niby szukają coś innego, bo tu mówię, to jest 425 stamtąd rozładunku do Hamburga. Z Hamburga do granicy jest 824 km, ale tylko od Bukaja. Do Bukaja, od Bukaja. Więc no... to musiałby cały czas na pełnej kur... no, na pełnym ogniu jechać. Ale oczywiście... kurde, to jest 60. Okej. Miejmy nadzieję, że coś znajdą innego, no. I to, co może zaplanowali dla Macieja, coś takiego długiego, to może byłoby dla mnie coś fajnego, ale... lepiej, żeby to było poza kraj. Nie wiem, czasami... mi się wydaje, że po prostu nie słuchałem moich próśb, ale nieważne. Ogólnie roboty mają w szuku. Jest fajnie. Bo powiedzmy z minuty na minutę mogę coś znaleźć, no nie? Więc tak wygląda. Dokładnie. Tu jeszcze jest spoko, no nie? Ale tam jest takie miejsce, że... No. Dobra. Idziemy. Trzymajmy kciuki.